witam wszystkich na prezentacji dotyczącej Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontrolerów. Podczas tej prezentacji postaram się odpowiedzieć na ważne pytanie, dlaczego warto zostać członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontrolerów. Nazywam się Tomasz Zieliński, jestem dyrektorem zarządzającym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Kontrolerów w Polsce. Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontrolerów skupia się na budowaniu kompetencji kontrolingowych swoich członków, a nasze motto to idziemy razem, pracujemy razem, rozwijamy się razem. Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontrolerów to doskonała platforma do wymiany doświadczeń i budowania swoich kompetencji zawodowych. Aby zrealizować cele, jakie stoją przed naszym stowarzyszeniem, dotyczące rozwoju kompetencji naszych członków, realizujemy szereg działań, między innymi organizujemy spotkania regionalnych grup roboczych, organizujemy prace eksperckich i sektorowych grup roboczych, organizujemy międzynarodowe kongresy, prowadzimy zaawansowane działania edukacyjne we współpracy z naszymi partnerami, publikujemy coroczne raporty na temat najnowszych trendów istotnych dla całej społeczności finansistów na świecie. Publikujemy publikacje dotyczące procesów kontrolingowych. Prowadzimy badania zarówno na gruncie międzynarodowym, jak i na gruncie krajowym. Współpracujemy z prestiżowymi czasopismami. Organizujemy konkursy dotyczące procesów kontrolingowych. Prowadzimy szeroką komunikację w mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem newsletterów. Teraz pokrótce opowiem o wszystkich tych działaniach. Na początek chcę podkreślić korzyści, jakie daje członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Kontrolerów. Po pierwsze, to jest miejsce na budowanie naszych karier, na dzielenie się swoimi sukcesami zawodowymi, zespołowymi, dołączenie do tej społeczności to z pewnością siła napędowa i wspólna motywacja do rozwoju. To też współpraca i rozwój. Tu nasze motto nabiera kluczowego znaczenia, gdzie idziemy razem, pracujemy razem, rozwijamy się razem, spotykamy się na spotkaniach grup roboczych, na kongresach, na webinarach, wzajemnie prezentując sobie swoje doświadczenia i motywując się do rozwoju zawodowego w swoich organizacjach. ICV to też budowanie sieci networkingowych osób ze świata biznesu, z różnych szczebli organizacyjnych, osób ze świata nauki, osób ze świata technologii i wreszcie ICV to know-how, gdzie zyskujemy dostęp do praktycznego, specjalistycznego i ciągle unikatowego know-how, które wypracowywane jest przez organizacje, których pracownicy są członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontrolerów. Opowiem teraz pokrótce o poszczególnych działaniach. Rozpocznę od regionalnych grup roboczych, które są sercem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontrolerów. To właśnie na tym poziomie wymiana doświadczeń ma najbardziej charakter praktyczny i pozwala nam zapoznać się z sukcesami, ale też z porażkami, które odnieśli nasi członkowie w swoich projektach. Dzięki temu zyskujemy wiedzę, która często nie jest dostępna w żadnej innej formule. Spotkania regionalnych grup roboczych w Polsce organizowane są aktualnie przez 7 grup roboczych. To grupa ICV Toruń Bydgoszcz, ICV Dolny Śląsk, ICV Szczecin, ICV Poznań, ICV Białystok, ICV Warszawa, ICV Pomorze, a w najbliższym czasie pojawi się nowa grupa ICV Katowice Kraków. Ta grupa rozpocznie swoje działania już w tym roku. Ideą regionalnych grup roboczych jest wymiana doświadczeń właśnie na poziomie regionalnym i organizowanie co najmniej 2 spotkań rocznie, lokalnie, na wybrane przez liderów i członków zarządów tych grup tematy i dzielenie się wzajemnie swoimi doświadczeniami i zdobywaną wiedzą. Jak wyglądają takie spotkania grup roboczych? One mają różną formułę. Rozpocznę od spotkań dwudniowych, które często mają formułę z noclegiem, wyjazdową. Wtedy one rozpoczynają się w czwartek po południu i cały piątek. Organizowane są też spotkania jednodniowe, często w siedzibach firm członkowskich albo w uniwersytetach, które z nami współpracują. Spotkania też mogą mieć charakter online, w postaci po prostu spotkania za pośrednictwem platform dołączenia się zdalnego. Podczas spotkań podejmowana jest bardzo ciekawa, atrakcyjna i aktualna tematyka, z którą nasi członkowie mierzą się w swoich organizacjach, w swoich wyzwaniach. Spotkania też organizowane są na uniwersytetach, wspomniałem wam o tym,
To też jest ciekawe miejsce, żeby odwiedzić te jednostki, poznawać też osoby ze świata nauki. Wówczas dopraszamy sobie na tego typu spotkania ekspertów, co pozwala nam na jeszcze lepszą wymianę doświadczeń, wprowadzając właśnie w nasze spotkania osoby ze świata nauki. Jeśli chodzi o tematykę, to tu widzicie, co ostatnio, w ostatnich latach, jakie tematy podejmowane były przez grupy robocze, na przykład dotyczące obszaru kompetencji kontrolerów finansowych, czy chodzi nam o kompetencje twarde, miękkie, cyfrowe. Ta dyskusja była rozpoczęta, ponieważ też w ostatnim czasie Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontrolerów zaktualizowało swoje stanowisko dotyczące kontrolingu, ról kontrolerów i kompetencji kontrolingowych, także przy okazji była to świetna okazja, żeby zaktualizować sobie ten stan wiedzy. Kolejny temat przykładowy to sztuczna inteligencja w sektorze finansowym, szanse, wyzwania, zagrożenia, przy okazji warsztaty z czatu GPT, ale też tematy dotyczące robotyzacji, machine learning, dużych modeli językowych, czyli large language models, takich jak chat GPT, jak wdrażać takie technologie, zyskać przewagę rynkową. Spotkania dotyczące narzędzi informatycznych w codziennych procesach kontrolingowych, tu mówimy o narzędziach do raportowania, do budżetowania, do rachunku kosztów, ale też tematy dotyczące kontrolingu w grupach kapitałowych, praktyczne aspekty konsolidacji, tematy dotyczące automatyzacji, digitalizacji, wreszcie dotyczące ryzyka finansowego, kontroling w erze cyfrowych innowacji, ale też aktualny temat dotyczący raportowania ESG, które jak wiemy zbliża się dużymi krokami, w niektórych firmach już jest, a w niektórych zbliża się dużymi krokami i to też z pewnością będzie temat dotyczący kontrolerów, bo przecież dotyka to i strategii przedsiębiorstw, stąd dla naszej społeczności jest to ważny temat, ale też tematy typu joint business planning, czy tematy dotyczące wdrażania i projektowania nowoczesnych rachunków kosztów. Za każdym razem na tych spotkaniach członkowie prezentują swoje doświadczenia, są prowadzone panele dyskusyjne w tym zakresie, są tak zwane roundtables też realizowane, czyli kiedy wymieniamy się doświadczeniami, wypracowujemy dla siebie pewne wytyczne w mniejszych zespołach. Zachęcam wszystkich do udziału w tych spotkaniach. Wymiana doświadczeń wśród osób z tych przedsiębiorstw. Tutaj widzicie logotypy przedsiębiorstw, których pracownicy są w polskiej części Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontrolerów. Wyobraźcie sobie, jaki potencjał wymiany doświadczeń mamy w tej chwili w organizacji, chociażby w samym naszym kraju. Są to firmy produkcyjne, usługowe, finansowe, ubezpieczeniowe, handlowe. To wszystko daje nam możliwość poznania szerokiej perspektywy biznesu, różnych problemów, które pojawiają się w różnych branżach i rodzajach przedsiębiorstw. Przecież często pracując w grupach kapitałowych, musimy mieć obeznanie co do różnego rodzaju biznesów. Nie chcemy zamykać się tylko na pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bo możemy mieć przecież w grupach kapitałowych spółki dystrybucyjne, spółki handlowe, marketingowe. Możemy mieć shared serwisy, które zajmują się działalnością usługową. Stąd dbamy o to, aby interdyscyplinarnie łączyć kompetencje i je rozwijać w ramach chociażby spotkań grup roboczych. Kolejny temat to eksperckie grupy robocze. One są prowadzone przez ekspertów, naukowców, osoby często ze stanowisk senior bądź executive. Ich zadaniem jest skoncentrowanie się na wybranym temacie, pogłębienie tego tematu i wypracowanie najlepszych praktyk bądź zwieńczenie tej pracy w postaci wydawnictwa, w postaci książki i dzielenie się oczywiście wypracowaną wiedzą z pozostałymi członkami w organizacji. Aktualnie mamy kilkanaście grup eksperckich zajmujących się takimi tematami jak chociażby Agile Controlling, czyli wykorzystanie zwinnych metod zarządzania w kontrolingu, Analytics and Controlling, czyli tu, gdzie wchodzimy w obszar zaawansowanej analityki, wreszcie obszar zarządzania zmianą, controlling i zarządzanie ryzykiem, cyfrowe kompetencje, Green Controlling for Responsible Business. Ta grupa robocza już istnieje kilkanaście lat, zajmuje się tą tematyką, która w tej chwili nabiera dużego znaczenia, jeśli chodzi o chociażby raportowanie ESG. Nowa grupa HR Controlling, czyli controlling personalny, controlling w innowacjach i szereg innych tematów, które pogłębiane są przez nasze grupy eksperckie. Są też grupy sektorowe, bankowa, utility, czyli energia, wodociągi, ale też grupy sektorowe dotyczące podmiotów ochrony zdrowia. Te grupy robocze prowadzone są przez ekspertów, praktyków, konsultantów, naukowców, łączą wyniki badań często naukowych z praktycznym doświadczeniem. Celem jest wypracowanie użytecznych rozwiązań kontrolingowych, które odpowiadają na bieżące nasze problemy, a wyniki tych prac dostarczane są do członków naszego
stowarzyszenia. Wreszcie działalność kongresowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontrolerów. Organizowane są międzynarodowe kongresy, w tym główny kongres w Monachium, kongres kontrolerów, a w Polsce organizujemy kongres o nazwie Controlling Intelligence Adventure. Tu mamy przykładowe zdjęcia z różnych lat. Nasze kongresy kontrolingowe w Polsce są największymi kongresami tego rodzaju, jeśli chodzi o tematykę kontrolingu i rachunkowości zarządczej. Zawsze mamy ponad 200 osób, wystąpienia zagranicznych i krajowych prelegentów i przedsiębiorstw. Jest to świetne miejsce na zbudowanie inspiracji, na wymianę doświadczeń, poznanie całej społeczności kontrolerów i finansistów w naszym kraju, ale też nabywanie międzynarodowych kompetencji dzięki uczestnictwu i prelekcjom zagranicznych prelegentów, których zapraszamy na nasze kongresy. Przejdźmy do kolejnych działań ICV. To nasz think tank. Think tank, który co roku podejmuje nowy temat, wyznaczając niejako taki wiodący temat rozwoju dla organizacji. Think tank nasz kierowany jest przez uznanego profesora Ronalda Gleisha z Frankfurtskiej Szkoły Finansów i Zarządzania. Współzarządzającym jest Stefan Tobias i w think tanku mamy znamienite grono ekspertów, które angażuje się w pracę tej jednostki. Zwieńczeniem zawsze pracy think tanku jest publikacja książkowa dostępna w języku niemieckim, w języku angielskim i też część publikacji tłumaczymy na język polski. Aktualny temat, który jest podjęty przez think tank, to globalizacja i deglobalizacja. Żyjemy w czasach, kiedy widzieliśmy już problemy, jakie globalizacja spowodowała, ryzyka dla łańcuchów dostaw. Deglobalizacja. Pojawia się trend, który jest wspierany przez nowoczesne technologie i na pewno wartościowe dla nas będzie, jak może to wpłynąć w takim razie na procesy biznesowe, a w efekcie kontrolingowe w organizacjach. Jeszcze dopowiem, że na naszym kongresie w maju, dokładnie w momencie, kiedy Think Tank zakończy pracę i opublikuje swoje wydawnictwo, pojawi się u nas prezes stowarzyszenia, członek tego Think Tanku i zaprezentuje nam jak najbardziej na świeżo to, co zostało wypracowane właśnie w tym opracowaniu. Globalizacja i deglobalizacja. Wcześniejsze raporty, które również były u nas prezentowane na kongresach, to Controlling and New Work. To była tematyka, którą omawialiśmy też na ostatnim kongresie. Doktor Luisa Dillenberger nam to prezentowała. Tu była tematyka dotycząca pracy zdalnej, pracy ze sztuczną inteligencją, wreszcie tematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju, serwicyzacji, czyli łączenia produktów fizycznych z usługami cyfrowymi, oczywiście temat kontrolingu w czasach kryzysu, ale też kontroling w startupach bądź inicjatywach startupowych, cyfrowe innowacje w modelach biznesowych. W tych raportach za każdym razem prezentowane są też case studies dotyczące takich firm chociażby jak Zalando, Bosch, Daimler, światowych koncernów, które w danym obszarze zdobywają swoją przewagę też konkurencyjną i dzielą się przy okazji tym doświadczeniem z nami. Także te raporty są bardzo wartościowe i tak jak mówię, wytyczają nam trendy rozwojowe. Jeżeli wyobrazimy sobie członkostwo w dłuższym okresie, zobaczcie, że dzięki temu nabieramy zawsze aktualnej wiedzy, poznajemy ją, mierzymy się z cyfrowymi modelami, mówimy o kontrolingu w startupach, rozumiemy problemy zarządzania kryzysowego, serwicyzacji, czyli rozwoju jakby koncepcji produktowej o usługi cyfrowe, problematykę zrównoważonego rozwoju, włączania go do strategii, wyzwań, jakie stoją w nowej pracy, pracy zdalnej. Zaczynamy rozumieć trendy dotyczące globalizacji i deglobalizacji. Jeżeli chcemy być partnerami biznesowymi w naszych organizacjach, chcemy doradzać naszym menedżerom, musimy mieć szerszą perspektywę, którą właśnie te raporty i think tank wnosi do naszej organizacji, co uznaję za bardzo wysoce wartościowe. Jeśli chodzi o samą edukację, to Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontrolerów nie prowadzi działań edukacyjnych, ale realizują to partnerzy. I tak w Polsce partnerem szkoleniowym jest Akademia Kontrolingu, która we współpracy z ICV prowadzi program dyplomowy Advanced Controlling Business Partner, przygotowujący uczestników tego programu do bycia cenionymi, interdyscyplinarnie wykształconymi partnerami biznesowymi, realizującymi nowoczesne procesy kontrolingowe. To jedyny na polskim rynku program dyplomowy realizowany przez Akademię Kontrolingu właśnie pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontrolerów oraz międzynarodową certyfikacją organizacji International Group of Controlling.
Ponadto, oprócz programu Advanced Controlling Business Partner, Akademia Controllingu pod patronatem ICV realizuje ścieżki specjalistyczne Certified Finance Data Analyst. To jest ścieżka certyfikacyjna koncentrująca się na digitalnym rozwoju, data science, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, business intelligence, Python i kompetencje systemów business intelligence. I drugą ścieżkę certyfikacyjną Controlling Production Specialist, gdzie jest koncentracja na tym aspekcie produkcyjnym, operacyjnym, zarządzaniu produkcją, planowaniem produkcji, kontrolingiem zakupów, podejściem lean i optymalizacji w tym zakresie. Kolejne działanie, które realizuje ICV, to publikacje i know-how. Te publikacje wynikają zarówno z prac naszego think tanku, te publikacje wynikają z prac eksperckich grup roboczych, bądź wynikają też ze współpracy, którą ICV nawiązuje z różnymi innymi organizacjami. Te publikacje zawsze są aktualne, te publikacje zawsze są oparte na praktycznych case studies. Część tych publikacji jest też również dostępna w języku polskim. Dla członków szereg z tych publikacji jest bądź po niższej cenie, bądź zupełnie nieodpłatnie dostępna. Jeśli chodzi o działania badawcze, ICV też ciągle monitoruje sytuację i na gruncie międzynarodowym, i na gruncie krajowym, dostarczając swoim członkom aktualne informacje o tym, co jest ważne, o tym, w jaki sposób organizują się firmy, jak realizują procesy kontrolingowe. Na gruncie polskim też prowadzimy szereg badań dotyczących organizacji działów kontrolingu, ról, jakie pełnią nasze zespoły kontrolingowe i kontrolerzy, na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w kontrolingu, na temat pracochłonności, podziału pracy w kontrolingu i zadań, które wykonują nasi kontrolerzy. Część z tych badań ma charakter międzynarodowy, część z tych badań ma charakter lokalny i krajowy. Pozostałe działania ICV to organizowanie konkursów. Controlling Excellence Award to główny konkurs Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontrolerów z nagrodą wręczaną podczas Głównego Kongresu w Monachium. Ostatnim zwycięzcą jest firma Bosch, koncern Bosch, który uzyskał nagrodę za wdrażanie nowoczesnego podejścia do zrównoważonego rozwoju, oczywiście z perspektywy finansowej. Są też konkursy dla młodych osób wchodzących, dla studentów wchodzących w obszar kontrolingowy. W ICV prowadzimy też profile w mediach społecznościowych, na LinkedInie, na Facebooku. Zachęcam do monitorowania tych profili. Prowadzimy też komunikację newsletterami, zarówno jako ICV Polska, jak i siedziba główna ICV. I współpracujemy też z czasopismami, z prestiżowym Kontroler Magazyn czy czasopismem Finance. Wszystkie informacje na temat naszej działalności tu w kraju uzyskacie na stronie icvpolska.pl bądź bezpośrednio kontaktując się z nami. Zapraszam Was na tą stronę. Tam są informacje o spotkaniach grup roboczych, tam są informacje o webinarach, tam są informacje o programach dyplomowych pod patronatem ICV. Warto gdzieś tam w ulubionych dodać sobie tą stronę, aby monitorować, co się dzieje w danym momencie w naszej organizacji, żeby też nie przegapić ciekawych eventów, które tam się wydarzają. Wymiana doświadczeń z osobami z tak wielu firm jest dla nas bardzo dużą wartością, gdzie dzięki tej wymianie doświadczeń my jako członkowie ICV stajemy się bogatsi, bardziej interdyscyplinarnie wykształceni, rozumiemy problemy i wyzwania różnych branż, różnych szczebli organizacyjnych, nawiązujemy i budujemy atrakcyjną sieć kontaktów biznesowych osób ze świata biznesu, ze świata nauki i ze świata technologii. Koncentrujemy się na budowaniu naszych karier, na wspólnym rozwoju, na budowaniu sieci networkingowych i zdobywaniu atrakcyjnego know-how, które Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontrolerów dostarcza swoim członkom. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Wam działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontrolerów, podkreślić też korzyści, jakie nasi członkowie mają z uczestnictwa w tej organizacji. No i w takim razie obserwujcie też nas na LinkedInie, obserwujcie nas w mediach społecznościowych, komentujcie posty, które publikujemy. Publikujemy też informacje o nowych członkach, także można zobaczyć, kto dołącza do naszej organizacji. I tymczasem do zobaczenia w takim razie w przyszłości. Idziemy razem, pracujemy razem, rozwijamy się razem. Do zobaczenia i dziękuję za uwagę.